Dokładnie w tym miejscu, 22 lata temu, 6 czerwca 1991 roku, na tym stadionie, na tej płycie stadionu, wylądował helikopter, na pokładzie którego znajdował się Ojciec Święty Jan Paweł II, dziś błogosławiony. Mając w pamięci tamte wydarzenia, pragniemy już dzisiaj, tego listopadowego dnia, przygotowywać się powoli do wydarzeń, które będą miały miejsce za niedługo 5 miesięcy. Pragniemy się już dzisiaj przygotowywać do dnia kanonizacji błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II. To właśnie Włocławek był na mapie czwartej pielgrzymki papieża Jana Pawła II w 1991 roku. To właśnie tutaj Ojciec Święty lądował swoim helikopterem z Olsztyna. To właśnie tutaj we Włocławku miało miejsce oficjalne spotkanie Ojca Świętego ze wszystkimi wychowawcami, nauczycielami i katechetami. Po wylądowaniu na tym stadionie Ojciec Święty udał się swoim papamobile ulicą Chopina, Warszawską, Placem Wolności, wreszcie ulicą Brzeską, pozdrawiając tłumy wiernych, które wiwatowały na jego przyjazd, aby spotkać się właśnie w Bazylice Katedralnej ze wszystkimi nauczycielami, ze wszystkimi wychowawcami. Zatem, skoro już tyle dowiedzieliśmy się o tym pierwszym etapie wizyty Ojca Świętego we Włocławku, wybierzmy się krokami naszego błogosławionego do tej papieskiej katedry. 6 czerwca na długo zapadnie w pamięci wielu ówczesnych Włocławian, którzy właśnie przed 22 laty na ulicach naszego miasta witali następcę świętego Piotra, Ojca Świętego Jana Pawła II, dziś błogosławionego, a za niedługo 5 miesięcy świętego Kościoła Powszechnego. To właśnie w tej Bazylice Katedralnej miało miejsce historyczne spotkanie papieża ze wszystkimi wychowawcami, nauczycielami i katechetami. Wydarzenie historyczne, ponieważ po raz pierwszy w wolnej Polsce następca świętego Piotra, papież, mógł spotkać się w sposób oficjalny z przedstawicielami właśnie tych, którzy kształcą przyszłe pokolenia. Czwarta pielgrzymka Ojca Świętego do Polski w 1991 roku składała się zasadniczo z dwóch etapów. Pierwszy z nich obejmował pierwsze dni czerwca od 1 do 9. Były to odwiedziny zasadniczo Polski północnej i wschodniej. Podczas tej pielgrzymki Jan Paweł II przekonywał rodaków, że odzyskana wolność jest zadaniem i historyczną szansą, której nie wolno nam zmarnować. Zachęcał do sięgnięcia fundamentu wiary, czyli do dekalogu. Od tych 10 prostych słów, jak mówił, zależy przyszłość człowieka i społeczeństw, przyszłość narodu, państwa, Europy i świata. Drugi etap pielgrzymki Jana Pawła II w 1991 roku był zasadniczo związany z 6. Światowym Dniem Młodzieży, który odbywał się w Częstochowie. Po raz pierwszy spotkała się tu młodzież z byłego bloku wschodniego i zachodniego. Stąd określenie tego spotkania biblijną karawaną poprzez kontynenty. Tę część pielgrzymki Jan Paweł II rozpoczynał od wizyty w Krakowie i w Wadowicach. To właśnie na tym fotelu 6 czerwca 1991 roku podczas spotkania z wychowawcami, nauczycielami, katechetami zasiadał błogosławiony Jan Paweł II. Wówczas papież wyraził swoją radość z faktu spotkania. Przypomnijmy, że wówczas katecheza wróciła do szkół. Papież wyraził swoją radość, ale także swoją prośbę i zachętę do katechetów, aby dobrze wykorzystali daną im szansę powrotu katechezy do szkół. Określił to jako dar, jako zadanie. Jest to zadane nam, ale także jesteśmy zobowiązani do dobrego realizowania tego wielkiego daru, jaki wówczas otrzymała katecheza w szkołach. W dalszej części tego spotkania z katechetami Ojciec Święty modlił się przed
kaplicą Najświętszego Sakramentu, a także odwiedził kaplicę błogosławionego biskupa Michała Kozala. Bo właśnie w tym miejscu, w tej bazylice katedralnej, swoje święcenia biskupie przyjmował biskup Kozal, patron naszego miasta. To właśnie w tej katedrze, która przed 2 laty świętowała swój wielki jubileusz 600-lecia konsekracji jej, tą katedrę nawiedzał król Jagiełło, który właśnie brał udział w jej konsekracji. Znajdujemy się w kaplicy świętego Marcina, bazyliki katedralnej, gdzie właśnie tutaj po spotkaniu z katechetami Ojciec Święty udał się na prywatną modlitwę. Do kaplicy, w której widzimy obraz z beatyfikacji błogosławionego biskupa Michała Kozala, patrona naszego miasta. To właśnie tutaj, w tym miejscu, papież modlił się, zawierzając wszystkich nauczycieli, katechetów i wychowawców orędownictwu błogosławionego biskupa Michała Kozala. Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej wizyty do katedry włocławskiej przekazał swój dar, kielich mszalny. Z bardzo istotnych pamiątek, jakie bazylika katedralna otrzymała po błogosławionym papieżu Janie Pawle II, obok kielicha, który przekazał dla katedry, jest ornat, którego Ojciec Święty używał podczas mszy świętej, którą sprawował na lotnisku w Kruszynie w uroczystość Serca Pana Jezusa. Rezydencja biskupa jest szczególnym miejscem dla każdej diecezji. Niewątpliwie ten dom biskupów włocławskich należy do tych wyjątkowych, w których to przebywał Jan Paweł II, dziś błogosławiony, a za niedługo święty. To właśnie w tym miejscu, w tych apartamentach przebywał Ojciec Święty dnia z 6 na 7 czerwca 1991 roku. To właśnie w tym miejscu spotykał się z miejscowymi biskupami oraz przedstawicielami kurii diecezjalnej. To właśnie w tym miejscu był nasz święty. Papież Jan Paweł II przyzwyczaił nas do tego, że zawsze przebywał z młodzieżą, że nigdy od niej nie stronił. Tak też było i tutaj we Włocławku, kiedy przebywał w tym mieście człowiek święty. To właśnie na tym balkonie Ojciec Święty Jan Paweł II zgromadził wokół siebie tłumy młodzieży, kleryków, sióstr zakonnych, młodzieży, która przybyła spontanicznie tutaj właśnie pod pałac rezydencji biskupów włocławskich, aby wieczorem z dnia 6 na 7 czerwca 1991 roku dać wyraz miłości, szacunku i czci wobec następcy świętego Piotra. Kolejnym miejscem obecności błogosławionego Jana Pawła II we Włocławku jest gmach seminarium duchownego. Seminarium obok katedry jest najważniejszym miejscem każdej diecezji. To właśnie w tym miejscu dnia 7 czerwca 1991 roku przebywał Jan Paweł II. To właśnie w gmachu seminarium duchownego miało miejsce spotkanie papieża z przedstawicielami szkolnictwa, seminarium duchownego wraz z ich alumnami. Dnia 7 czerwca 1991 roku na tym lotnisku
w Kruszynie Ojciec Święty Jan Paweł II sprawował Eucharystię. Niewątpliwie ta data na trwałe zapisze się, już praktycznie się zapisała w historię naszej diecezji. To właśnie na tym miejscu święty Kościoła sprawował Eucharystię. Podczas uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa blisko 200 tysięcy osób uczestniczyło na mszy świętej z następcą świętego Piotra. Podczas tej Eucharystii błogosławiony Jan Paweł II powierzył opiece Najświętszemu Sercu Pana Jezusa diecezję włocławską. Mam wielką radość gościć wraz z Państwem dyrektora Areoklubu Włocławskiego. Był wtedy Pan tutaj, na tym miejscu, podczas mszy świętej, którą to sprawował Jan Paweł II 7 czerwca 1991 roku. Czy mógłby Pan podzielić się wraz z telewizami Telewizji Kujawy swoimi refleksjami, swoją pamięcią tamtych właśnie wydarzeń? Tak, oczywiście. Miło mi, że ksiądz i państwo z telewizji Kujawy głosicie to na naszym lotnisku. Pamiętam to, co prawda to było wiele lat temu, ale doskonale pamiętam ten dzień, który był takim szczególnym dniem i pewnie każdemu Polakowi i mieszkańcowi Włocławka utkwił na stałe w pamięci. Pierwsze to tak, ołtarz, na którym Ojciec Święty odprawiał mszę świętą, znajdował się tuż za moimi plecami, czy może bardziej za plecami księdza. I całość uczestniczących w celebrze mszy świętej znajdowała się tutaj po południowej stronie lotniska. Utkwił w pamięci mi również ten dzień, bo to był taki dzień, który był chyba z opadami deszczu, ale na czas jak msza była odprawiana, to jednak tego deszczu nie było, to też to utkwiło mi w pamięci. Przy tym nieskończona duża ilość uczestniczących w tej mszy, to też dało się to odczuć takie ogólne podniesienie w czasie szczególnego dnia, w którym tutaj gościł u nas Ojciec Święty. Szczególnego dla każdego człowieka i wierzącego, i niewierzącego pewnie takiego, bo tacy też tutaj chyba uczestniczyli w tej mszy i byli tutaj takiego, żeby oddać w jakiś sposób hołd i cześć Ojcu Świętemu, który gościł we Włocławku na ziemi tej kujawskiej. Natomiast dla mnie osobiście to tak oczywiście nie zawsze spotyka się taką osobę i taką osobę, która okazuje się, że za ileś lat będzie osobą błogosławioną, a teraz będzie osobą świętą. Stąd dało się to odczuć, tą atmosferę taką szczególną obecności tutaj w czasie tej mszy świętej, w czasie całego tutaj pobytu, w szczególności w czasie słów, które skierowane, w czasie nauki, która była skierowana do wszystkich zebranych. Mam to nagranie tej mszy świętej i czasem lubię do tego wracać właśnie, żeby wziąć, wspomnieć. Natomiast takich ciekawostek chcę jeszcze powiedzieć, że na lotnisku w budynku portowym znajdują się, jeżeli dobrze pamiętam, to 4 paprocie, kwiaty takie, które były z dekoracji ołtarza, na którym odprawiana była msza święta i to są autentyczne. Bez wątpienia gwarantuję, że to są paprocie, które z ołtarza pochodzą i które do tej pory, czyli te ileś tam lat żyją. To jest taka roślina, która potrafi się wziąć i odbudowywać i one są i sobie znakomicie radzą. Na koniec nie pozostaje mi nic innego, jak tylko ponowić zaproszenie na kanonizację błogosławionego Jana Pawła II 27 kwietnia w Watykanie. Zatem do zobaczenia w Rzymie 27 kwietnia. Dobiega końca rok wiary ogłoszony przez papieża Benedykta XVI dla upamiętnienia 50. rocznicy otwarcia II Soboru Watykańskiego oraz 20. rocznicy opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego. Ów rok miał być czasem autentycznego i nowego nawrócenia się do Chrystusa i zaangażowania misyjnego na rzecz nowej ewangelizacji. Miał to być również czas ponownego odkrycia i studium podstawowych prawd wiary zawartych na kartach Katechizmu Kościoła Katolickiego. Rok wiary, zgodnie z wolą papieża Benedykta XVI, zakończy się w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, w niedzielę 24 listopada.
Tego dnia w Bazylice Katedralnej we Włocławku o godzinie 12.30 pasterz diecezji ksiądz biskup Wiesław Mering przewodniczyć będzie Eucharystii kończącej rok wiary w naszej diecezji. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Do Bazyliki Katedralnej zapraszamy również w sobotę 30 listopada, gdzie o godzinie 17 pasterz diecezji ksiądz biskup Wiesław Mering przewodniczyć będzie uroczystym pierwszym nieszporom pierwszej niedzieli Adwentu, którymi rozpoczniemy nowy rok liturgiczny. 22 dzień listopada to w kalendarzu liturgicznym wspomnienie świętej Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki muzyki kościelnej. Tego dnia modlimy się szczególnie za muzyków, chórzystów oraz organistów posługujących w naszych parafiach. Zmiana miejsca i kierownictwa diecezjalnego studium organistowskiego owocuje jeszcze bliższą współpracą z Zespołem Szkół Muzycznych we Włocławku, która w tym roku obchodzi jubileusz 65-lecia istnienia. Zwieńczeniem jubileuszowych obchodów będzie Eucharystia sprawowana w kościele świętego Stanisława, biskupa i męczennika we Włocławku w niedzielę 24 listopada o godzinie 13, podczas której zostanie poświęcony nowy sztandar szkoły. Proboszcz ksiądz prałat Sławomir Deryngowski oraz dyrekcja Zespołu Szkół Muzycznych serdecznie zapraszają. Natomiast w sobotę 30 listopada w Ślesinie odbędzie się 6. diecezjalny festiwal piosenki religijnej. Rozpocznie się on Eucharystią o godzinie 10, której przewodniczyć będzie pasterz diecezji ksiądz biskup Wiesław Mering. Po zakończonej mszy świętej odbędą się przesłuchania. Po naradzie jury, w czasie której wystąpią zaproszeni goście, zostanie ogłoszony werdykt. W imieniu organizatorów festiwalu serdecznie zapraszamy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Właśnie przed chwilą przeglądałem kolejne strony informacyjne w internecie, szukając danych, które mogłyby potwierdzać koniec świata. Koniec świata, ponieważ ta Ewangelia na dzisiejszą niedzielę rozpoczyna się w następujący sposób. Nastaną dni, kiedy z tego wszystkiego, co oglądacie, nie pozostanie kamień na kamieniu. Zapytali go: nauczycielu, kiedy to się stanie? Jaki będzie znak, że to już nadchodzi? Jezus odpowiedział: powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. Będą też wielkie trzęsienia ziemi w różnych miejscach, klęski głodu i zarazy. Pojawią się straszne zjawiska i znaki wielkie na niebie. I rzeczywiście te informacje moglibyśmy gdzieś odnaleźć pośród nas. Docierają do nas z różnych mediów. Ale czy to już koniec świata? Spróbujmy wrócić do Ewangelii. Jezus mówi: to jeszcze nie będzie koniec. Przyjdą prześladowania. Będzie to dla was okazja do dawania świadectwa. Ale nie zginie nawet włos z waszej głowy. Dzięki swej wytrwałości zyskacie wasze życie. I takiej postawy uczy nas Jezus. Nie lęku, trwogi, zamykania się przed informacjami, zamykania się na opinie innych ludzi, ale otwartość, dawanie świadectwa, to jest droga, którą Jezus nam proponuje. Przy czym bardzo wyraźnie też zaznacza, że jeśli będziemy po Jego stronie, to On da nam mądrość, nie będziemy potrzebowali zbyt wielkich słów do nauczania, nie będziemy potrzebowali przygotowywać się do obron. A jeśli Jezus jest po naszej stronie, tak naprawdę nic nam nie grozi. On nie tylko, że wyeliminuje lęk z naszego życia, ale sprawi, że to życie stanie się piękne już tutaj na ziemi. Bardziej zaufać Bogu niż temu, co mówią inni ludzie, co także czasami gdzieś tam podpowiada mi rozum i własne serce. Może to jest właśnie wyzwanie na tę dzisiejszą niedzielę dla nas wszystkich.